Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. I dzisiaj chciałabym Was serdecznie zaprosić na film, w którym porozmawiamy sobie o uważnym jedzeniu. Niejednokrotnie zdarzyło Wam się w życiu zjeść coś na stojąco. Albo czy kojarzycie taką sytuację, że chcecie sobie przyszykować coś do jedzenia, dopiero zbieracie się do tego, na co macie tak naprawdę ochotę, a stoicie już przed otwartą lodówką i w jednej ręce jest na przykład kabanos, a w drugiej ser żółty, albo kawałek chleba, albo jakakolwiek losowa rzecz z lodówki. No i dopiero po tym, jak tam sobie to przekosicie, dochodzicie do wniosku, na co macie ochotę i przystępujecie do przygotowywania właściwego posiłku. Na pewno wśród Was także się znajdą osoby, które jedzą w locie, w samochodzie, prowadząc, na stojąco, w pracy, nie stwarzając sobie warunków takich, które się kojarzą z posiłkiem. No i na pewno, w tym ja jestem w tym gronie osób, są tu ludzie, którzy lubią spożywać sobie jedzonko przed telewizorem, przed serialem, przed Netflixem, przed jakimś ulubionym programem. I co nas wszystkich łączy, tych wszystkich ludzi, których wymieniłam? My nie jemy uważnie. Jeżeli mamy tak w naszym życiu, że po prostu jemy w locie albo bez warunków, albo właśnie przed telewizorem, to nie jemy uważnie, niestety. Czym to grozi? Słuchajcie, brak uważnego jedzenia sprawia, że my jemy więcej. Są badania, niejedne badania, i postaram się je podlinkować w opisie do tego filmu, które udowadniają, że w momencie, kiedy na nas mają wpływ jakieś czynniki, takie jak na przykład telewizor, takie jak nawet grające radio, to my zjadamy więcej. Niestety. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mózg nie jest skupiony na tym, żeby się skupiać na tym, że je i ile tego jedzenia dostaje, tylko jego uwaga jest rozproszona. Co w takim razie zrobić, żeby zacząć jeść uważnie? Bo brak uważnego jedzenia, zwłaszcza w trakcie odchudzania, grozi tym, że będziemy tyć albo po prostu będzie nam ciężko utrzymać się w deficycie, bo będziemy mieć ciągle wrażenie, że po prostu nie chodzimy na jedzenie. Pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć jeść uważnie, jest trenowanie uważności. Nie zaczynamy absolutnie od tego, że teraz każdy posiłek jem uważnie, koniec, kropka, bo to może być za trudne dla naszej głowy. Ważne jest, żebyśmy nauczyli się w ogóle zauważać cokolwiek, żeby ta uważność była bardziej wytrenowana. I tutaj z pomocą mogą przyjść po prostu ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia oddechowe, które polegają na tym, że dajemy sobie nawet 3 minuty w fotelu czy na łóżku, gdzie po prostu oddychamy i skupiamy się na tym, kiedy jest wdech, kiedy wydech, co się dzieje z naszą klatką piersiową, kiedy bierzemy powietrze do płuc, co się dzieje, kiedy je wypuszczamy. Dosłownie zaczynamy od podstaw uważności. Potem z czasem warto jest to wprowadzić na talerz, może niekoniecznie oddychanie, ale właśnie takie doznawanie jedzenia. Wyłączam telewizor, chociażby na pierwsze 3 minuty posiłku, jeżeli nie jestem w stanie na początku wyłączyć go na dłużej, wyłączam chociażby na te 3 minuty, obserwuję, co mam na talerzu i to nazywam, na przykład to są ziemniaki, to jest kurczak, to są buraki. Miło mi Was poznać. Brzmi kosmicznie i na pewno część z Was pomyśli sobie, że chyba coś wypiłam przed nagraniem, ale nie, jestem całkowicie trzeźwa. Brzmi bardzo kosmicznie, wiem. Jednakże w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w XXI wieku, przy tym, co się dzieje i jakiego życia jesteśmy nauczeni, często właśnie bardzo szybkiego i często też jest duży nacisk na multitasking, czyli na wielozadaniowość. Z tego powodu jesteśmy nauczeni, że jedną ręką jesz, drugą dzwonisz do pracy, nogą mieszasz zupę, ktoś jeszcze, nie ktoś, tylko ty, jakoś jeszcze musisz ogarnąć na przykład dziecko. Pracujemy z domu, opiekując się dziećmi, prowadząc dom i własną firmę jeszcze, nie?
po prostu dużo się dzieje w naszym życiu, więc takie zapoznanie się z talerzem i zapoznanie się z własnym jedzeniem, mimo że teraz na poziomie tego filmu może brzmieć mega idiotycznie, to jest rzecz, przez którą warto jest przebrnąć, żeby doświadczyć jedzenia w trakcie posiłku. Jedzenie należy też smakować i troszkę przytrzymywać w buzi. Ja tutaj raczej nie mówię o tym, o tam tej zasadzie iluś tam kęsów, żeby szybciej, znaczy może żeby zabić ten czas, który ma minąć do poczucia sytości. Mi nie chodzi o tą teorię, aczkolwiek to też jest spoko. Raczej mi chodzi o to, żeby dać sobie moment uważności w momencie, kiedy jedzenie jest w buzi, żeby skupić się na tym, jak ono smakuje, co ja w ogóle jem, żeby ta informacja była bardziej świadoma i przetworzona dla naszej głowy. To wszystko podbija prawdopodobieństwo uważności całego posiłku. To wszystko także podbija taką świadomość myśli, że jemy i im bardziej my jesteśmy w tej uważności i im bardziej my jesteśmy skupieni na tym jedzeniu, tym jakby więcej tego jedzenia w tym sensie takim mentalnym zauważy nasza głowa. Wiecie, o czym konkretnie mówię? O tym na pewno tak mieliście nieraz, że zjedliście czegoś dużą porcję i było takie, no dobra, ja mogę iść dalej, ja w ogóle nie czuję, że ja aż tyle zjadłam. Przy słodyczach tak mamy. Zjadasz całe opakowanie czegoś i jesteś w stanie się rozejrzeć i zastanowić się, gdzie jest drugie opakowanie tego wafelka, czy nawet druga tabliczka tej czekolady. Uważne jedzenie właśnie powoduje, że więcej z tego jedzenia, które ty przyswoisz, więcej procent tak jakby zostanie zauważone przez twoją głowę. Czyli dotychczas, ja teraz oczywiście zmyślam te procenty, dotychczas jeżeli było tak, że jadłaś obiad i mózg traktował to na poziomie, nie wiem, 30% nasycenia, bo reszta jego uwagi poszła w Netflixa i w ulubiony serial i resztę tak jakby można powiedzieć, że nie przyswoił, tak uważne jedzenie daje ci prawdopodobieństwo, że te procenty mogą rosnąć, że więcej tego jedzenia zostanie uznane jako, że okej, najadłem się, to był mój posiłek, jestem w porządku, nie muszę zjadać jeszcze dodatkowych dwóch porcji. Oprócz takich ćwiczeń stricte związanych z głową, o których Wam teraz powiedziałam, czyli myśli, doznawanie, myślenie o tym, a jak to smakuje, a jaką to ma konsystencję, jaką strukturę, a potrzymam to dłużej w buzi, oprócz takich ćwiczeń istnieje też kilka myków, które warto jest wprowadzić do swojego życia, żeby to uważne jedzenie lepiej praktykować. Jednym z tych myków jest coś, co tutaj się już przewinęło niejednokrotnie przez ten kanał i to jest po prostu mniejszy talerz. Kiedy mamy mniejszy talerz, to wydaje nam się, że bardzo dużo zjemy. To jest małe oszustwo, ale udowodnione. Na to też są badania, gdzie udowodniono, że dopóki ludzie mają coś na talerzu, to do tego momentu jedzą. Czyli kiedy sobie zaczniesz nakładać na duży talerz, to siłą rzeczy ty chcesz zapełniać ten talerz. I nawet jak sobie pomyślisz, że o, jak ja się najem, to tego nie dojem, to raczej będzie kłamstwo wobec siebie. Ty możesz tak stwierdzić, ale dopóki głowa będzie to widziała, to będzie chciała to po prostu dalej jeść. Także małe talerze działają właśnie na te dwie strefy, można powiedzieć. Na to, że minimalizujemy ryzyko nałożenia sobie dużo, co za tym idzie z jedzenia dużo, oraz na tą strefę wizualną, że na małym talerzu nasza porcja wygląda jak ogromna porcja, bo ona się wręcz tam wysypuje. Drugim mykiem jest robienie sobie przerw. Przerw, które też w jakiś sposób doprowadzają do tego, że mija czas, więc możemy szybciej dostać to, znaczy nie szybciej, możemy zabić czas, w którym informacja płynie, że jesteśmy nasyceni, ale nie o to w tych przerwach chodzi. Raczej chodzi o to, że jem i dosłownie na chwilę odkładam sztućce i na przykład liczę do 10. To jest taki myk, który w razie gdybyśmy odpływali, w razie gdybyśmy... No to jest myk trenujący właśnie uważność, która nas z powrotem sprawia, że my lądujemy w tym talerzu, nie? Bo jestem, aha, zostawiłam, wydłuża się tam oczywiście ta sytość, pyk, 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 sobie idzie, ale ja także mam w
tym momencie refleksja nad tym posiłkiem. Ja nie wstaję i nie idę, bo ja tylko liczę do 10, nie? Także dalej jestem nad tym talerzem. I to też coś jest, to też spoko działa i to też jest coś, co dzisiaj brzmi jak upiła się i nagrywa film na YouTube'a, ale uwierzcie mi, kilka razy spróbujcie i to naprawdę spoko nas tak jakby osadza w tym jedzeniu. I trzeci sposób to już jest mój taki osobisty, który ja praktykuję w momencie, kiedy mam czas w życiu, kiedy wiem, że mogę chcieć zjeść bardzo dużo, kiedy na przykład zbliża się okres, nie? I jest tak, że jecie tymi oczami, macie ochotę na wszystko. To jest, słuchajcie, zasada dwóch talerzy. Zazwyczaj robię to w porze obiadowej i na kolację, bo wtedy też, no, zresztą sami wiecie, jaki apetyt bywa wieczorami. Biorę sobie drugi talerz do posiłku, który jest wypakowany po brzegi warzywami. I patrzcie, co ja widzę. Ja widzę, co widzi moja głowa. Widzi dwa talerze, czyli taki posiłek to jest dla głowy. Drugi talerz to jest talerz warzywny. I w sezonie to wiadomo, są jakieś pyszne pomidory. To może być sałata lodowa, ogórek, kiszonki, rzodkiewka, szczypiorek, ale to mogą być także jakieś tam, nie wiem, cukinia na surowo, burak podgotowany, ziemniak ugotowany. Chociaż raczej bym skłaniała w stronę tych warzyw, które wcześniej wymieniłam, bo one tam praktycznie nie mają kalorii. I to sypię przyprawą, która się nazywa przyprawa toskańska, czy tam zioła toskańskie, to można znaleźć na 100% w Lidlu. Albo przyprawą z kamisa, suszone pomidory tam z bazylią i czosnkiem i też na stówę to jest do znalezienia, tylko że w biedrze. No i tam wiadomo, może komuś jeszcze tam trzeba soli, pieprzu i to wchodzi jak złoto, a głowa myśli, że zjadła dwa talerze. Także to Wam też polecam znowu. To bardziej nie na uważne jedzenie, tylko bardziej jest to na oszukanie właśnie tego apetytu i oszukanie głowy, że spójrz, jak Ty dużo zjadłaś. Ale też serdecznie polecam i stwierdziłam, że Wam o tym dzisiaj powiem przy okazji, bo przecież i tak mówiłam o małym talerzu, więc mi się przypomniało. Dobra, i na dzisiaj będziemy kończyć. Jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli w jakiś sposób myślicie, że Wam się przydał, to oczywiście zapraszam Was do zostawienia łapek w górę, subskrypcji i poproszę o emotikonkę dzisiaj sałaty. Kto oglądał do końca, hashtag ODK i emot lub emotikonka sałaty. Tymczasem ja uciekam. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony Wasz czas. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.